Kolejny dzień wielkiego motoryzacyjnego projektu na trasie Royal Trip High Five. Ja swoją E-klasą podróżuję po Polsce wzdłuż i wszerz i pokazuję, jakie ciekawe fury kryją się u moich widzów, jakie u prywatnych kolekcjonerów, jakie unikaty, tak jak na przykład wczorajszy film z Lexusem LFA i jakie auta mają wypożyczalnie. I dzisiaj właśnie z wypożyczalni Race Cars we Wrocławiu wziąłem C-klasę AMG W205, C63, no i widzicie kogut na dachu, czyli seria, którą najbardziej kochacie. Dzisiaj C-klasa na Uberze. Witaj w kolejnym odcinku programu High Five. Ho, ho, ho. Merry Christmas! Samochód jest w takiej satynie niebieskiej. Jeszcze ten kogut. Tam R8-ka. Może któregoś dnia też R8-ką pojadę, ponieważ to jest R8-ka w napędzie na tył. Ja jeździłem taką w quattro, a tu jest RWD. Zobaczcie. I co ciekawe, ten samochód jest oklejony, ponieważ był biały jeszcze niedawno. Tak się prezentuje. Czarne wnętrze z leciutkimi dodatkami jasnymi. Z tyłu całkiem dużo miejsca, idealnie dla moich pasażerów. Kogut na dachu, więc nie traćmy czasu. Jedziemy. Dzień dobry. Witam. Adrian? No? Ja jestem kierowcą. Kurwa, oglądałem cię na YouTubie, kurwa, o co chodzi? Tak? No? Zajebiście. Kurwa, ja pierdolę, nie wierzę, kurwa. Serio? Zapraszam. Trafiło kurwa na mnie? Ja pierdolę, nie wierzę. Hej. Siema. Kurwa, nie wiesz, bo cię oglądałem na YouTubie, tak jak podjeżdżałeś tam pod innych kurwa ludzi, podjeżdżałeś kurwa tam tak. Sportowymi furami, RS-ką kurwa podjeżdżałeś, albo czy, albo innymi autami podjeżdżałeś. Tak, kurwa. Ja dole. Serio? Tak, bo widziałam, jak stamtąd wyjeżdżał. Zapraszam. Ej, ja sobie usiądę do przodu. Dobra? Zapraszam do przodu. Ale w ogóle śmiesznie. Ja do ciebie dzwoniłam, bo my cię tak szukaliśmy tutaj długo. Trzy osoby? Tak. Się możemy? Zmieścimy jakoś, no. Możecie, możecie. No to dobrze. Na Rafała Wojaczka. Tak, już myślałam, że tu musiała wysiąść. Ja pierdolę, ja nie wierzyłem, że mnie to trafi, kurwa. Temu zadośniłem, jak cię oglądałem, kurwa, mówię, ja pierdolę taką furą podjechać, kurwa. Wszyscy byli w szoku, tak samo, kurwa, jak ja. No. No i tutaj mamy dość ciekawy samochód, ponieważ no, jedziemy... Mercedeskiem. C-klasa, C63 no. AMG. Mieli kołami, więc musi być troszeczkę bardziej sucho. Ja nie wierzyłem, że to mnie przytrafi, kurwa, mówię, ja pierdolę. Tam RS-ki, nie RS-ki, kurwa, tam Lamborghini Porsche, kurwa, jakieś tam było, kurwa. Maybachy te. No, Maybachy, tak, kurwa. Ja, kurwa, czekam, patrzę na jakąś to, ja patrzę, kurwa, zajeżdżę Mercedes, kurwa. Mówię, kurwa, nie wiem, pojebało chyba, kurwa, co jest, kurwa, grane. Jakaś pomyłka, nie? No, jakaś pomyłka, co to jest w ogóle grane, kurwa. A jak ci się podoba dźwięk z wydechu? Nie zaskoczy mnie, bo już jeździłem, kurwa, naprawdę, już też jeździłem samochodem. Tak? Adek, za 10 minut jesteśmy na dole, nawet całe. Przyjadę niebieskim Marolem, więc się nie jeździł. Niebieskim Marolem AMG, C-klasą. No kurwa, zobaczysz, chłopie, no kurwa, chłopie, sam się zdziwiłem, chłopie, ty, zamówiłem sobie taryfę na Bolcie, ty po mnie przyjeżdża, kurwa, chłopie, niebieskim Marolem, kurwa, AMG, chłopie, C-klasą. No, dobra, no. Ziomek też nie wierzy, mówi, kurwa, pierdolę cię, kurwa, co ty, kurwa. Też nie wierzy? No, pierdolisz. Ślizga się opona. Ty serio sobie Uberem tak śmigasz? Tak. Coś nie tak? Nie, no spoko, ale śmieszny w ogóle. Czemu? Na grubo. Na grubo. O to chodzi. O to chodzi. Że takim autem? No. Na grubo, no. Albo grubo, albo wcale. Albo grubo, albo wcale. Dokładnie. I szanuję. Bardzo dobrze. To jest moje motto. Dokładnie. Ale nie. Wiesz, o co chodzi, bo zawsze sobie ciśniemy pekę, że jak zamawiamy Ubera. Przyjeżdża Skoda Fabia. Kurwa. I zawsze jest taką... Gosiu śmierdzi i zawsze, potem, zawsze przyjeżdża jakiś typ jakimś autem śmierdzi takim. Potem, kurwa. Jakimś a ja śmierdzę? Potem? Nie. Chodź, może teraz się nawiązywał do tego, nie? Nie, chodzi. Ej, zawsze chodzi o to, że. Nie ma się do czego dojebać. Nie, nie na ma razie. Się, ale... Na grubo.
dajcie. Chyba, że do ceny. Ej, proszę, dajcie. Do ceny nie masz prawa, bo nie, przejazd, wiem, z góry wiem. Przejazd jest za darmo. Co? No. To jest ukryta kamera? Ja anuluję tę cenę. Nie rób tego. Ale już jest anulowana. A dlaczego? Nic nie płacicie. No bo to taka świąteczna, przedświąteczna promocja. Naprawdę? Nie rób tak. Nie. Ale już jest anulowany. Nie rób tak. Ale nie jeżdżę dla pieniędzy. Jeżdżę dla... Poznajesz ludzi. Jeżdżę dla wrażeń. Czaisz, jak oceniasz nas? Jesteście świetni. Tak? Ja p***. Czyli rozumiem, że to nie do mnie, tylko do dziewczyn, nie? Nie, do ciebie też. Tak? Cześć. Ej, muszę cię zrozumieć. Mateusz ma na imię. Robert. Muszę jeść. A nie, serio, k***a na kozaku lecisz. Ej, nie. Bez pucy, wiesz, o co chodzi? Ja mam bekę z tego, że zawsze jak zamawiamy Ubera, i podjeżdża właśnie Skoda Fabia i zawsze ktoś tak o, podjedzie jakiś Audi albo jakiś Mercedes i tak o, to zamówiłaś? A ja mówię, nie, sorry, to będzie Skoda Fabia. Przyjedziemy niego, taki Uber. Bez bitu, będzie się dobrze wspominać. I dobrze pojechałeś. No tak, tak. Coś dziurawy tumik. Coś dziurawy, tak. Ja dobra, nagrywam. Co? Zapraszam. Z przodu jest więcej miejsca, jakby co. Dzień dobry jeszcze raz. A dzień dobry, pan ma inną rejestrację? Tak, zamieniłem szybko autko. Wie pani co, Meriva się wykruszyła, można powiedzieć. Miała przypadek taki. Opona pękła. Niezaporządne auto? Nie, no tam takich pasażerów wiozę, no to musi być fajne auto. Jak pani miała dzień? Ale spoko, właśnie na wolontariat wracam. Mamy szlachetną paczkę, rozwozimy. O, mega! My rozwozimy dzisiaj prezenty po ludziach. Ale my będziemy Uberem rozwozić z panią? Nie, ja tylko wracam, bo byłam w koronie tutaj. W koronawirusa pani miała? Tak, w koronie chciałam. Okej. Okay. Pani Dagmara? To ja jestem waszym kierowcą. Zapraszam, smacznego! Nie nakruszy pani? Nie. Bardzo dziękuję. Coś tam strzela? A, tu wydech. Zapomniałem. Ej, spodziewałeś się, że taki kurs będziesz miał? No, wy chyba tak coś czuję, że wy po imprezie nie, jesteście. Nie, my nie. Śmiochów nie mamy. My wracamy z kościoła. Po sobocie, tak śmiochów wiecie. Śmiochów nie mamy. Ślizgamy się cały czas. Ty jeździsz na letnich? Na zimowych. Ej, mamy czerwone. Ziomeczku, mamy czerwone światło. No, rzeczywiście. Noga ciężka jest. Wyhamujemy? No nie, to są dobre hamulce. Ciężka noga, wiecie, kuźwa, nie znam auta. To jest takie zastępcze. I skąd ty się, kurwa, urwałem się z choinki. Tak, to jest pierwszy raz, no kurwa, ja naprawdę jestem w szoku strasznym. To dzisiaj po Wrocławiu jeździsz, tak? Tak, no dzisiaj tak. Kurwa, to jeszcze dzisiaj będę parę razy jeździł potem, wiesz, co chodzi? Musimy się wymienić numerami, co? Bo na aplikacji to ciężko się znaleźć. Zawsze widzowie na Instagramie mi piszą: ej, ja chciałem się przyjechać. Czasem to biorę ludzi, wiesz, ale, no, ale tak to ciężko na aplikacji mnie złapać. No i ja jestem świadomy. Mieli koła mi cały czas. Mieli, kurwa, w miejscu, wiesz. Pozdrawiam serdecznie wszystkich z tego kanału i subskrybujcie ten kanał. Polecam naprawdę, jestem sam w szoku jestem. Ja pierwszy raz oglądałem cię i mówię, kurczę, jakieś, wiesz, podpucha jakaś, wiesz, coś podłożona, później patrzę jeden, drugi, trzeci, czwarty odcinek, mówię, nie, no to niemożliwe, ale to dzisiaj to jest naprawdę w szoku, naprawdę, no, co wieś, że od razu mój dzień dzisiaj to jest wielka radość. Super, bardzo mi miło. Sam tak oglądałem to, mówię, kurwa, chciałem się przejechać tak, kurwa, taką furą, kurwa, wiesz co chodzi. No nie każdego, kurwa, stać, bo wiesz, nawet żeby sobie wypożyczyć taką furę, wiesz co chodzi. Są takie auta, które po prostu są też nie do wypożyczenia. Na przykład wczoraj jeździłem Lexusem LFA, to jest auto, wiesz, no 2,5-3 miliony, no to trzeba zapłacić teraz w dzisiejszych czasach. Ale to jest unikat i to jest tak perfekcyjne auto, tak limitowane i tak dalej, najlepsze w swoim rodzaju. I tego nie wypożyczysz nigdzie, bo tych aut są tylko 3 w Polsce. Gdzie nikt nie jeździ tymi autami, wiesz, ja tak patrzę na YouTubie, nie ma żadnego filmu w Polsce, no, na polskim YouTubie z tymi autami. I to jest właśnie też najlepsze, że tak, no, takimi autami, wiesz, albo Lamborghini Aventadorem, SVJ-em, albo Maybachem. Maybacha gdzie wypożyczysz? Jak wypożyczysz, to może za 10 tysięcy złotych na dobę, wiesz, a tutaj dzięki uprzejmości znajomym, bardzo często, czy widzom, dostaję takie właśnie samochody do nagrań. Jestem w stanie odwdzięczyć się na przykład firmom, które mają takie samochody u siebie przez fajną reklamę. Nie
Spalanie ci dobre wychodzi. Spalanie? Tak. No 25 litrów, no, 29. Z Wrocławia jesteście? Nie, o kurwa, ty nie pytaj skąd my jesteśmy. Z Rawicza. Nie. Pierwszy to nie powiedział Sosnowiec. Bolesławiec, Bogatynia. Pierwszy to nie powiedział Sosnowiec. Współczuję ci. No widzisz, nie, to wystarczy. To my tobie współczujemy. Nie, ale źle mówi? Że współczuję? Bogatynia to już tak samo. Bogatynia, ja pierdzielę. No, za dupę, kurwa. Czaisz, że takich ludzi wiedziesz? Panie, kurwa i kurwa. A ty studiujesz dietetykę, tak? Znaczy, nie, on studiuje sport i alkohol. Pasjonuje się tym. A teraz jeszcze robi doktorat z używek. Tak. Chemia, globina. Taka sytuacja. Nie sobie radzę, nie? Wiem, o co chodzi. Jak zobaczyłem cię, mówię, nie no kurwa, no to jest ten typ z YouTube'a, który podjeżdża tymi furami, mówię, kurwa, co mnie trafiło, kurwa, wiesz o co chodzi? Jak prowadzę sam, przez cały materiał prowadzę jakieś auto. To nie jest to samo, wiesz co chodzi. Wiesz, opowiadam o nim, to auto mnie jara, tylko że zawsze to jest coś zupełnie innego niż to, jak mogę się tym podzielić z tobą. Dokładnie. Zobaczyć, jakie ty przeżywasz emocje w związku z przejazdem, No i dzielić się tym, co tak naprawdę ja przeżywam. Tam na podwórko wjechać? No, tutaj można na podwórko wjechać. Jak jesteśmy na rejonie. Wszyscy kurwa, tutaj to, uwierz mi, zaraz jakby mogli to być i kurwa zajebali te samochody. To jest takie akurat podwórko. Takie osiedle? No, to jest jedno z najgorszych osiedli we Wrocławiu. Poważnie? Mhm. Jak chcesz, to jestem z tobą. Tu się nikt nie ruszy. No, ja jestem tutaj od podwórka jestem. Dziękuję ci naprawdę bardzo, bardzo. Mam nadzieję, że zobaczę się na YouTube. 5 gwiazdek dla ciebie. Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego. Też, dzięki wielkie, naprawdę. Trzymaj się. Dzięki wielkie. Do zobaczenia następnym razem. Do zobaczyska następnym razem. Powiem ci, że w życiu nie jechałam takim Boltem, więc zapamiętamy cię na 100%. O, ja też was zapamiętam, uwierzcie. Tak? Chodzi o to, że to jest fińskie słowo, które nie ma znaczenia, tak jak amen. O to mi chodzi. To jest zespół cech osobowych, typu... Dobra, bardzo fajnie się z wami rozmawia, ale... Przepraszam, mam kolejny kurs. Dziękujemy bardzo. Miłej imprezy. Dwie czekoladki za 13 i 14 grudnia. Dobra. Koniec. Bardzo fajne reakcje. Oddaję C-klasę do wypożyczalni Race Cars. Dziękuję bardzo za udostępnienie auta. Bardzo ładny i bardzo ciekawy prowadzący się samochód. Przesiadam się do swojej klasy, a już jutro film z BMW M4. Dlatego, żeby nie przegapić go, zasubskrybujcie kanał. Pamiętajcie o tym, bo to głupie, ale ważne. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!